Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Wujaszek Ghost i widzicie Baranora w nietypowej zbroi. I pewnie sobie myślicie, znowu siedzi w dodatku. Nie. Dzisiaj sobie podrobimy orków, fioletowych znowu, ale mam specjalnego orka i zaraz wam pokażę, jakiego. I dzisiaj dropimy zaawansowaną klasę dzikusów. Następnym będzie jeszcze jeden z tego dropienia, z podobnego dropienia. Będzie albo klasa ologów, albo klasa obrońców. Z tego względu, że chcę sobie trochę tych fioletowych nałapać, a mam naprawdę orka, którego no po prostu żałuję, że wam nie udało mi się dla was tego nagrać, jak go złapałem, bo jak wrzuciłem, pamiętacie, w poprzednim odcinku fioletowego orka, żebym dropili się praktycznie sami fioletowi orkowie, teraz w Seregos przez jakiś czas dropili mi się fioletowi orkowie. Tak po prostu, wyskakiwali z tych losowych orków. I już wam pokazuję, jakiego orka znalazłem. Mianowicie mam nekromantę z wróżby, który jest fioletowy i jest biały. I oczywiście co? Ma białą bandę ze sobą. I dzisiaj za nim sobie pobiegamy. Tylko najpierw, zanim zaczniemy, żeby to się udało, dla tych, którzy nie wiedzą, co będziemy robić, zaraz pokażę, jak zrobić tych zaawansowanych orków. Dobra, wchodzimy w armię. Ulepszonko. No i szukamy tutaj jakiejś elitarnej bandy. Jest. Ulepsz popleczników do heroicznych. Tylko czekaj. Jakich ty miałeś popleczników, żebyśmy tego nie spieprzyli? Bandę łowców. Bandę łowców mieliśmy w poprzednim odcinku. On spokojnie mógłby stać się nekromantą, bo ma to wyżyłowane ten, te żyłki takie fioletowe. Zabójca bestii. Mogą mieć sztandar bitewny i przyzywać wsparcie. Dobra, to jest ważne, a reszta mnie nie interesuje. Chciałem po prostu sobie wydropić takich, no to sobie dzisiaj podropimy. Ale dobra, najpierw tak. Dajemy dzikusów. Fajnie, że mam te rozkazy. I nie muszę ich kupować za golda, w ogóle muszę przemielić kupę rzeczy, które mam. No i ulepszamy oczywiście popleczników do poziomu heroicznego. I ma elitarną bandę. Szybko stajesz się moim przybocznym. Świetną minę zrobiłeś. Naprawdę zacna. Raz, dwa, raz. Nagrywa się, dobra. No to teraz jakim żem Baranor... Zapytacie, czemu Baranorem gram? No, kurwa, powiedzcie szczerze. No w tej zbroi tylko Baranor. Dobra. No to co? Zaczynamy zabawę. I widzimy się zaraz na miejscu. A ty, kolego? Mówimy ci papa. Ej, wiecie, że on nawet nie oszalał? Nie oszalał? Jest niedaleko? Łe! To jest git. Pożyczę sobie to od kolegi jednego Karagora. A, to ten głąb. Literoznaj, no tak, ja już cię widziałem. Jednak przestał stać w kanionie. On też był gwiazdą jednego odcinka, cały czas stał w kanionie. Jestem ciekawy, czy on rzeczywiście będzie spamił. Dobra, tak, i są biali. Tutaj mamy takiego białego. Tutaj mamy dwóch białasków. Ten wygląda zacnie, pokaż się od góry. Jest ich tylko trzech? Jest gdzieś czwarty? Czy mi... Nie, jest na pewno sztandar. Sztandar jest bez koloru, o, to jest ciekawe, bo zawsze był ten czerwony. I tu jest jeszcze jeden ziomek. Pan Cebulka. Pan Cebulka wygląda zacnie. Dobra, ale ja bym chciał na pierwszy ogień tego z tymi dreadami, bo jest fajny nawet. Więc schodzę. A ty maleńki? No to właśnie sobie go wzięliśmy. Ja go zamiast ściągnąć to... No nie wierzę, co ja robię! Dobra, chłopaki, atakujcie mnie. Który mnie zabije? Chciałem ich ściągnąć do siebie, a ja do nich doskoczyłem. Nie. Tam kolejny idzie z wróżby. Heroiczny. Bijcie mnie szybko. No i świetnie, zobaczymy, co tutaj padnie. Luga. Luga ma fajny bebech. Dotrzeliśmy bebechem, żeby się lepsze wylosowało. Patrzcie, jaki mam piterek. Uhuhu. Dobra, mamy Lugę. Luga jest klasyczny. I Luga będzie wchodził na miejsce tych brzydkich orków, których nie znam. Wow. I czemu oni coraz częściej mają żelaznego zęba? Jak kogoś przejmuję albo gdzieś tam dropię, to oni mają zawsze ten żelazny ząb. Dobra, ale zobaczmy, co ma Luga. No i Luga się nie popisał. Luga gniewniak. Ognisty władca bestii machin. 1, 5, 4. A jaką wy macie niby wspólną cechę? Jesteś władcą bestii, ryk, to, no nie jesteś dowódcą. No dobra, spróbujemy dalej, nie? Bo nie macie chyba wspólnej cechy jednak. No nie. To ciekawe. Mogłem jeszcze chyba ulepszenie do broni dać wcześniej. I wtedy byśmy dostawali z konkretną bronią. Mogło tak być. Ale ja nie przedłużam, lecimy dalej. Wiecie co? Zastanawiam się, czy ja nie popełniłem błędu i nie powinienem dać mu ologów z tego względu, że wtedy byłoby większe prawdopodobieństwo, że jego przyboczni to jakby przejmą jakąś cechę. No ale nie wiem, zobaczymy. Przekonamy się za chwilę, a co my tu... O, idą w moją stronę. Nie. Ja chcę jednego pojedynczego wyciągnąć. I żyt. Co my tu mamy? Mamy pana Łysola, pana dredziarza z brodą, kolejnego dredziarza z brodą i... Siwego, ty, dawaj siwego. Tary, to jesteś ty, idziesz do mnie. Świetnie, a teraz mnie lej. No tu jestem, ej! Czemu on idzie za nimi z powrotem? Tu, ze mną, walcz, stary. Nie ma chodzenia za nimi. Czy coś się zepsuło, on mnie nie zaatakuje? No weź mnie, wal. No dobra, to tyle go było.
Fajnie wyglądałeś, ale nie wyszło. Tak jak chciałem. Ej, przybyło ich więcej, dobra. Ty, on ich spami co chwilę. Dobra, spoko, możesz nie mieć nic, albo mieć wszystko. Ale mnie to wali, bo ja chcę, żeby twoje ziomki mnie zaczęły bić. Ty, oni mnie w ogóle nie atakują, nie? Ten Olok cały czas próbuje, a on jeszcze spawni wokół. Aaaa! Krimp, czarna brama. Muszę się w końcu tobą kiedyś zająć. Będziesz mi przeszkadzał tylko. Czemu zawsze musi mi tutaj przeszkadzać na tej mapie? Czy któryś z was mnie zaatakuje, czy będziecie jak pały stali? Oni nawet mikroobrażenia zadają, no nie wierzę w to. Ej, wiecie, że oni w ogóle mnie atakują? Patrzcie to. Ja chodzę cały czas wokół i nie dostaję od nich w ogóle obrażeń. On ich przyzywa i nic się nie dzieje. I oni stoją przy nim jak te kołki. Nie wierzę w to. Co jest z wami, panowie? Czy wy nie wiecie, jaką macie agro złapać? Dobra, czarną bramę trzeba stąd wygnać, bo będzie tylko przeszkadzał. Naprawdę, on będzie... O, w końcu mnie jakiś zaatakował? Może jeszcze raz skusi się któryś na uderzenie? Bardzo mało punktów mi zadają w ogóle. Jezu, on jeszcze zaczął ich wybijać, no nie wierzę. Bo się rozścieczył. Czarna brama, wypieprzaj stąd. Ty, patrzcie, teraz przybył czerwony jeszcze z nimi. Dobra, świetnie. Są rozścieczeni, ej! Dobra, ładuje mi jakiś. Jest, w końcu, udało się. Siwy dredziarz. Taki emerytowany Nerwarien. Korsz? No w końcu, już myślałem, że żaden mnie nie zaatakuje, nie? Ja praktycznie przez nich przeskakiwałem sobie. Bez większego problemu. Uuu, masz bardziej kratę widoczną. Awans na kapitana, ale nie jesteś jakoś mega mocny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czarną bramą to musimy się zająć, bo to jest naprawdę taka udręka. On będzie mi się tak spawnił na tej mapie. On wszędzie się musi za mną pojawić. Dobra, my sprawdźmy sobie pana wyroka. I pan wyrok ma 3-1-5-2. Dobra, czyli wracamy już do normy i jeszcze ma do tego żelazną wolę. Ty, jakie spojrzenie ma. Jakie tempawe. Ty, ale ma zaawansowaną klasę zabójcy. Potrójny cios, bystrzak. Ty, no to ty chociaż fajnie wyszedłeś. No ale dobra, no dzisiaj dropimy orków, więc idziemy po kolejnego. Tylko tym razem mam nadzieję, że rzeczywiście zaczniecie mnie atakować. Ty, a mogę sobie tu ściągnąć któregoś losowego, dawaj na górę, od razu. Dobra, pan z gniazdkiem na czubku głowy. No nie wierzę, że któryś tu wlazł na górę. No jakim cudem? Chyba se ktoś jaja ze mnie robi, bez kitu, że on dał radę tu wyjść na górę, a tamten zamiast mnie atakować, ucieka. No, come on! No nie schodź tam na dół! Dobra, wiecie co? Trzeba to inaczej rozwiązać. Trzeba iść i po prostu podpuścić któregoś, żeby mnie zaatakował. No, chyba cię coś boli, kolego, a wy mnie atakujcie, dawać. No, klasu, klasu, chłopaki. Są rozścieczeni, świetnie! Ty, dobra. Którykolwiek, zaczęli się sami ładować nawzajem, dobra. Który wygrał? Wygrał pan z piękną grzywą, ale ma płaski ryj. Nazywa się Mug. Mogu, pokaż, co tam posiadasz. I znowu klasyczny ork. I oczywiście musiał ty... Ma sztuczną łapę, nie wiem dlaczego, ale oczywiście musiał dostać kaptur na łeb. Orbenuk wybraniec rośnie w siłę. A patrzymy, co ma Mug. Silno ręki. 2-1. Uuu, 6. O, jest bez szans. No to już coś lepszego. Jeździ z Karagorów. No. Tu już można powiedzieć, że coś się konkretnego trafiło, bo już jest szósteczka. To może nie jest siódemka, albo nie jest legendarna, albo heroiczny, ale zawsze coś. Dobra, chłopaki, wędrujecie tutaj. Wy jesteście bardziej skuteczni przy swoim przywódcy, więc tutaj będziemy was dropić, dawać. Sztandar niech nie wstaje, a wy mnie atakujcie. Ja mam pytanie, czy on przyzwał więcej? Ich nie, przyzwał tylko sztandar. Myślałem, że dodatkowych jeszcze przyzwał, ale już są chłopaki rozścieczeni. Dobra, no to już chyba wiemy, kto to ugra. Czy to będzie czerwony? Nie, jest pan blondyn w dredach. Golem. No to będziesz miał promocję, stary. Będziesz miał promocję. Szybciej dzisiaj idzie niż w poprzednim odcinku. Zdecydowanie szybciej. No i golem jest klasycznie... Klasyczny. Ale jest z wróżby. No, to już coś daje jednak. Żaden nie ma żyły tylko na nekromantę, więc to mnie jedynie troszkę od nich odpycha. Bo liczyłem, że rzeczywiście oni zyskają tą cechę, że będą identyczni jak swój pan. Ale są biali, więc jest i tak duży progres. Z tego względu, że... A, w ogóle muszę odszczekać to, co powiedziałem, że nie zmieniają koloru. On, jak go sobie wydropiłem, był ciemny i zmienił kolor na białego. Więc tak jak pamiętacie ten słynny filmik, gdzie mówiłem, w co nie wierzę w tych poradnikach wszystkich, odszczekuję, wierzę w to, że jest mikro szansa na to, że ork zmieni kolor. On właśnie tak zrobił. Był na początku szary, stał się biały. Dobra, ale my nie przedłużamy, wjeżdżamy. Golm, co ty tu masz? Też ma szóstkę! Zajebiście. 3, 2, 6, 2. I też jest, patrzcie, jest bez szans. I znowu mamy klasę skrytobójcy. Ej, zaczęli powielać cechy. Jest git. Co ja mu sobie tych dwóch gości przejął? Ej, on w ogóle z czarną bramą walczy. Dobra, idziemy na to zadanie. Zobaczymy, czy w ogóle chłopaki mają jakieś dodatkowe bandy. To może coś jeszcze dodatkowo sobie wydrupimy, oprócz dzikusów. Serio, zadanie się przeniosło i anulowało? Nie wierzę w to. Uwielbiam, jak dojeżdżasz na miejsce zadania, ono znika nagle. Pojawiam się i znikam, pojawiam się i znikam. Ale będziemy mieli łatwiej, bo sobie przyjmiemy Muga, silnorękiego od razu. Dobra, jest tam, czyli zrespił mi się jak zwykle za plecami.
Ty, on ma jakąś bandę ze sobą. Może niekoniecznie na takim podświetleniu. Nie, to są niewolnicy jedynie. Już myślałem, że coś ciekawszego się tu pojawi, ale niestety nie, ale bierzemy pana średnorękiego. Jest mi potrzebny. Czy nie bierzemy go? Musimy go pohańbić. Może stanie się szalony. Ty, wytrzymałeś, a to jakiś mega nie jesteś. Ty, dobra, on biegnie na Karagora. Nie. Paszedmy od tego Karagora, a my się skupiamy na tym, żeby się go szybko pozbyć. Ty, rozścieczony jest? Szybciutko mu to wchodzi. Ale nie jest jakoś mega wytrzymały. Egzekucja mu prawie pół życia szybnęła. I dominate you. Hańbionko, i czy staniesz się szalony? Ty, no nawet. Wytrzymał to, nie stał się szalony. No to lekka lipa. Nic, myślałem, że będzie miał od razu niższy lewy, to bym go sobie przejął, ale tak, to musimy szukać. Kolejnych fioletowych, ale ologiem z czerwonym nie pogardzę. I rubinek, dziękuję. Proszę mi tu nie przeszkadzać w nagrywkach, tak? Panie Zun podpalacz, aż łamie stąd. Ja tu się zajmuję tylko konkretnymi rzeczami, konkretnymi orkami. Powiem wam, że liczę na jakiegoś legendarnego, chociaż heroicznego. I chociaż żeby jedna siódemka się trafiła. To będzie git. Wtedy będę spełniony w tym odcinku. Jeżeli się nie trafi, no to będę bardzo zły. Żartuję, i tak się da coś, powiem tak szczerze, zrobić z tymi orkami, bo dwóch ma szóstkę, więc... Jak oszaleją, będzie git. Fioletowych jarmarków, wreszcie ciach, ciach, ciach. I gdzie jesteś? Gdzie jesteś ty i twoi chłopcy? No i widzę. Piękny fiolet, dzień dobry. O, więcej ich przyzwał, jest świetnie, dwa sztandary. No i jedziecie, chłopaki. Łaaa! Walczyć za wielkie, łaaa! Specjalnie to skuszę. Kolejna grzywa. Ty, ale mają potężne zakola. Ale nie tak. Nie tak jak moje zakole. Oh yeah. Dobra. Nazu i co ty? Ty, Nazu jest heroiczny. Mamy pierwszego. Świetnie. Ty, i też jest z tego, z wróżby. Jest, sprawdza się. Heroiczni dropią się podobni. Akurat w tym przypadku. To czemu jak ja miałem grabież, to nie chciał mi z grabieży polecieć? Pewnie jakbym dłużej robił tych dzidmenów, miałbym jakiegoś dzidmena z grabieży. No ale dobra, co tutaj mamy? Ty, i znowu, klasycznie, 3, 1, 5, 4 i ma żelazną wolę i jesteś z wróżby. No, ale ten przyzywa saperów. Łe, świetnie. Wow. Świetnie, zaczyna to się jakoś układać, fajnie to wygląda. Może nie jest szóstką, nie jest siódemką, ale kto wie, może kiedyś. Czy ja w tym secie mam na palcu pierścień, czy mi się tylko zdaje? Pokażcie. Ty, ja tu mam pierścienia, pierścieni. Patrz to, na tym palcu jeden, na tym palcu drugi, tutaj trzeci, no bo to ten główny pierścień. Są jeszcze jakieś pierścienie dodatkowe? Ja pierdolę, jaki ten set jest na bogato. Ty, no fajnie, trafił mi się koleś, co ma przybocznych identycznych do siebie, czy przynętę, ale nie jest heroiczny i posiada klasyczną bandę. Ty, ciekawe jakby mu dać, złapać go i dać mu coś innego, ale pewnie straciłby tych unikatowych przybocznych, że tak samo jak on wyglądają. Nie wiem tego, kiedyś to trzeba spróbować tego. Tu ile goldziwa leży, Żywi się ten set grabieży, może nam trochę golda oddać. Fiolecie, co mi dziś dasz? Niczego nie żałuj, wow! Siema, chłopaki, wbijam na imprezę. Hop, przyzwał ich więcej, ej, to jest świetne ogólnie, że on ich tu przysyła. To jest jakiś grubciak, by ten grubciu nas haltnął? Grubciu ucieka, ej, grubciu, chodź no tu. Grubciu, proszę, uderz mnie. Nie ty, grubcio musi walić. No i pięknie, mamy grubcia. Ej, wyobrażacie sobie cały odcinek? Takich masnych benów zdobywamy. Tuka, takich wiecie. Z brzuszkiem, panów. Oby było coś. Dobra, i co ty masz, Tuka? Jest! Legendarny! Jest! Kuźwa! Jeszcze powiedz, że będzie z wróżby. To już w ogóle będzie hit. Kuźwa, jak wiedziałem, że... Bogruby najlepszy, boss armacki bebech, bo widać, że jak na żarty to musi być bogate. I jest bogaty, ma bogate wnętrze oczywiście. Patrz mi w oczy. Nie, dobra, patrzymy. Co ma Tuka? Jeńcolub. O, kurwa. Troszkę się przeliczyłem z tym bogatym wnętrzem. 2, 2, 5, 3. Ty, ale draki go... Drak wprowadza go we wściekłość. Dobra, no spoko. Ty, ale patrzcie, wpada we wściekłość w pobliżu Mugę Silnorękiego. O, są rywalami, chłopaki. No dobra, czyli w tym odcinku dominuje wróżba i machiny. Fajnie, mamy kolejnego legendarnego. Więc jest git. No ale co? No my się nie zatrzymujemy. Patrzcie, ile tu jest w ogóle tych fioletów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7 łącznie z ich kapitanem, nie? Kapitan Bomba! Wow! Ty, powiem szczerze, ten odcinek oddał. Mamy heroicznego, legendarnego i pełnoklasycznych. Nie są zajebiści, ale kuźwa, jakby byli szaleni, to... że tak powiem, arenka taka, że głowa mała by była z nich. Tylko ich jeszcze teraz namierzyć. O, dobra, są. Szukamy kolejnego z bebechem. Dawać jakiegoś z sarmackim bebechem. Nie no, sami kurwa. Jest jeden, grubciu. Dawaj, przystojniaku. To ty musisz być zwycięzcą. Ty jesteś zwycięzcą tej gry. Zostaw mnie, nie przeszkadzaj nam. Ja tu przyszedłem na randkę z grubym. No jeszcze ten musiał przeszkodzić, serio. Dobra. Grubciu. Nie ty! Nie wy! Grubcio! No nie wierzę, czerwony mnie trafił.
To nie ten kolor dzisiejszego odcinka. Który teraz mnie trafił? Boż, nie wiem. No chyba sobie jaja robisz, stary. Grubciu! Tu jest kolejny! Jakikolwiek grubasek! Nie wiem, kto mnie trafił. Pędrzy Grubciu. Nie, jakiś kuźwa z sześciopakiem? Aha, czemu nie Grubciu? Chciałbym powiedzieć, że biorąc pod uwagę, jak leży Baranor i jak ten ork się do niego przytula, jak na niego wchodzi, to dziwnie dosłownie wygląda. Ten w ogóle. Grubciu, dlaczego ty nie mogłeś być ty? Piękne uszy miałeś. To dali mi takiego z wyrola. Ty wardęga normalnie, pa. Nie no, chłop mi. Patrz, dosiad robi, nie? Nie! Ja tego nie komentuję, co on zrobił przed chwilą? Co to było? Cygańskie rytmy? Hej, dana, dana, hej, dana, da. Hej, co ty masz, Ratak? Ratak jest klasyczny, no przecież czego się mogłem spodziewać? Nie, jest Grubciem. Ja to zaraz cały fort będę miał normalnie w fiolecie. Dobra, Ratak, ale pokaż się. Ratak jest z machin oczywiście, bo przecież to by mogło być innego. Jak tak dobrze pójdzie, to do końca odcinka on będzie miał maksymalny level. Bo jeszcze może mnie ustrzeli. Pokaż to. O Jezu, o Boże. Ola Boga, co tu się stało? 2-1-5. Ale znowu zaawansowana klasa zabójcy, potrójny cios, bystrzak, ty. To fajnie. Widać, że oni mają podobne cechy i to jest fajne. Luby Albert, gdzie jesteś? Jesteś tu. A czy posiadasz jakiegoś Grubcia? Mam fetysz teraz na nich. Przez to, że tamten stał się legendarny. No nie, no masz praktycznie samych koksów. Jezu, to wszyscy nagle na siłownię kardent dostali. Dobra, wjeżdżam, rozjeżdżam, dziękuję, do widzenia. Potrzebuję kolejnego przyjaciela. Pyk. Dobra, może to był kiepski pomysł? No, którykolwiek chłopaki. Aha, on ich wykosił jednym ciosem, serio? Weź przyzwij kolejnych. Przyzywaj! Przyzywaj, niegodny! O, nie. O, nawet nie ma takiej opcji, stary, żebyś ty to tu ugrał. Dawaj kolegów. O, no nie, on przyzwał sztandar sam, serio? Stary, ty miałeś fiolet przyzwać. Ty, a jakbym się dał sztandarowemu zabić? O ile on mnie wcześniej nie zabije. Ej, coś się chyba zwiesiło, bo... Macha tylko tym młotkiem i nawet nie chce nim we mnie rzucić. Halo, kolego. Aha, i nie zaliczyło mi w ogóle tego. Ostatniej szansy, miałem jeszcze jedną chyba. He? Why? Dlaczego? No dobra, niech sobie ma jeden sukcesik, tak? Nadropił mi pełno orków dzisiaj. Niech ma sobie 85 level, może będzie lepiej ich dropił. Dobra, chłopacy wszyscy żyją. Ty, nawet walczą między sobą. Idę tam. Trzeba ich rozdzielić. Nie ma opcji, żeby heroiczny z legendarnym walczył. Nie. There's no limit. Oho, chłopaki się zbierają. Nie no, szkoda mi tego heroicznego i legendarnego, żeby padli, nie? Chociaż Grubcio nie ma jakichś mocnych cech, nie? Ale no nie chciałbym, żeby po prostu deadnął nam tutaj. Zresztą dajmy im się trochę chwilę pobić. Zobaczymy, jak to się rozwiąże, który będzie mocniejszy. Czy któryś posiada jakąś bandę? No nie. Ty, Grubcio nawet bije. A gdzie mnie tu włazicie? Prosił was tu ktoś? Dziękuję. Ty no, chłopaki dają sobie jakoś tam po gębie, ale nie jest to jakoś spektakularne, nie jest to szybkie. Dobra, wjeżdżam, rozjeżdżam, dzień dobry. Zamrażam. Ubijam. O Jezu. Kurwa, co to jest za poza? Pato. To dziwny trójkąt się wydarzył. Nie. Dlaczego? Dlaczego tylko ja to widzę? Ty, ale już nie mam elfiego przyjaciela. Przecież mnie zostawił. Ale fajne odwołanie ogólnie. O, ty, ale biją. I szczerze, tamten mocniej bije niż ten legendarny. Nie podoba mi się to. Dobra, ale ja się pozbędę chociaż jednego. No nie wierzę, on będzie mi cały czas bani ładował. Oczywiście przedstaw się też. Dziękujemy za ten jakże potrzebny do wszystkiego wywiad środowiskowy. Dobra. Ty, jakie on bombki rzuca, ty! Nie pomyliło ci się coś, kolego? No i oczywiście musiał mi tego rozścieczyć. Ty, odporni na strzały są, o Jezu. O luju. Ty! No chyba se jaja robisz, stary. Będziesz tak za mną latał? Ty, jakie oni doskoki mają do mnie. Nie ma nawet opcji, stary. Ta sapera jakbym sobie przejął? O, oczywiście, że kuźwa tak nie przejmę. Ale mogę tu wysadzić. Dobra, teraz mam cię. Świetnie. Haha, pierwszy. Hańbionko, może będziesz ten szalony? Nie, nie będzie. Nie ten ryk. Bo też zauważcie, że jak oni się stają szaleni, to mają konkretny ryk, nie? Konkretny okrzyk. A jak mają postradać zmysły, najczęściej po prostu gadają jakąś frazę w kółko. Dobra, ale jak już jestem tutaj, można ciebie jeszcze zbić, koleżko. Grubciu nasz, niewrażliwy na egzekucję jesteś. O, podoba mi się to. Blokujesz fałdom, czy jak? Co, będzie złamany? No i dzięki. I teraz jeszcze wstań. Chodź do papy. I papa robi kolejne pranie mózgu. Też nie jest złamany ani szalony. Nie. No dobra, to idziemy. Liczyłem na coś, nie wiem, szalonego, ale nie dostałem. Trudno. Trzeba będzie pomiędzy odcinkami spróbować któregoś zhańbić, żeby był szalony na odcinki z ulepszania.
Ej, nie wiem czy zauważyliście to, przy Baranorze są normalnie efekty dźwiękowe. Nie ma nałożonych efektów Taliona. Dobra, on sobie może przeszkadzać. Nie ma nałożonych efektów dźwiękowych Taliona, że wiecie, masz głos Taliona, tylko masz głos Baranora. Przynajmniej teraz, jeżeli chodzi o takie skoki czy cokolwiek innego, nie? Czy ciosy, jak zadaję te dechnięcia takie no to są Baranorowe dźwięki. No, tak robi. Bo na przykład Ertalier ma normalnie podłożone dźwięki Talona. A czemu on nie ma żadnej bandy przy sobie? Tylko nie mów, że straciłeś bandę albo coś. Przyzwij ich, co? Ja bym się nie obraził, jakbyś sobie ich przyzwał. Przysłałeś pana ze sztandarem. Ale ja potrzebuję twojej bandy, stary. Nie ciebie. Potrzebuję twojej bandy. Jest banda! Jest świetnie, przyzwał. Dwóch, ale są. Widzę, że się wakaty chyba kończą u niego. Dobra, czerwony mnie próbuje zbić. Ej, czemu oni atakowali swojego wodza? Dobra, dałem się zabić czerwonemu. A, będzie jeden bonusowy w tym odcinku. Czemu oni w ogóle atakowali swojego wodza? Ciekawe to też było. Jak się wdzięczył do mnie i mówi, czemu nie chcesz patrzeć w oczy Paszowi? Pasza biceps normalnie. Dobra, Pasz wchodzi za tego gagatka, co miał niby tych podobnych do siebie przybocznych. Mamy jednego czerwonego. Ty, coś innego w końcu poleciało. Coś inaczej wyglądającego. Troszkę bardziej unikatowego. Dobra, wy skończycie tam się przedstawiać. Więc kolego, 2, 5, 6. Ty, i ty masz szansę na stanie się szalonym. Masz dużo ścieczeń. No to spoko. Ty, jesteś blisko. Ja bym cię nawet spróbował. Spróbowałbym go gdzieś tam nadgryźć. Bo i tak się wdzięczył do mnie, to możemy iść. Dobra, chłopaki są skitrani w środku. Ma jakiegoś pomocnika, ale nie wiem kto to jest. Jestem ciekawy, czy to jakiś fiolet nie jest. Dobry. Nie, to jest jakiś obrońca, więc to na pewno nie jest fiolecik. Dobra, pasza szczur. Pasz. Albo pasza. Najważniejsze, że nie patrzę biceps. Oh yeah. Ty, jesteś niewrażliwy na... O, będzie ciekawa walka. Bo egzekucja. O, nie ma nawet opcji. Dobra. Wjazd, wybuch. Aha, już się sam powaliłem wybuchem. No spoko. No to zamrożenie, ale ciebie nie mogę zamrozić. Ty! Pasz, chyba cię coś... że tak powiem boli. Czy a ty masz przybocznych czerwonych, czy mi się zdaje? Oczywiście, że musiałem się dać od tyłu zaatakować, oho! Pamiętaj, wujaszku, broń zawsze tyły. Czy ty jesteś podatny na strzały? Tak. To ty stój, a ty zbieraj na łeb. Pyk, 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 pyk. O, nie udało się. Ej, 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 za dużo was się tu robi. To mi się za bardzo nie podoba, ale ja się skupiam praktycznie na paszu, bo on musi zostać bity i spróbować go muszę stworzyć na nowo, jako szalonego. Oczywiście musiałem zmarnować to na głupią egzekucję. Dobra, on się niby pali. Entasakami rzuca, jest. Dobra, mam jakiś strzał jeszcze? Mam. Mam jedną szansę. Udało się. No to hańbienie i sprawdzamy, czy będziesz szalony. Bo masz dużo rozścieczeń. Masz szansę na stanie się szalonym. No i nie będziesz szalony. Nie ten dźwięk. Ha, jaka liczba, 69. Dobra, no praktycznie możemy cię olać, stary. No nie stałeś się za pierwszym razem szalony. Nie będziemy tego robić na odcinku, bo to nie ma sensu. Chyba, że ktoś będzie chciał kiedyś odcinek, jak robić szalonych orków. Wow. A my wracamy, idziemy sobie wydropić jeszcze jednego fiolecika, bo czemu by nie? Fajnie, dzisiaj dużo poleciało, takich konkretnych. Fajnie, że dużo z wróżby poleciało, no bo tak jak sami widzieliście, nie? Zaawansowana klasa, ktoś tam kiedyś pytał nawet pod jednym odcinkiem albo pod shortem, jak mieć więcej z wróżby? No to już widzicie, musicie mieć heroicznych, przybocznych i wtedy macie szansę na wydropienie więcej tego samego, z tego samego klanu orków, no nie? Mi się udało, mam trzech dodatkowych. Jeszcze chciałbym mojego właściwego orka znaleźć, bo tutaj widzę sami jacyś inni orkowie. Dobra, jest za mną. Ciekawe, czy ja tego grał, gdy nie uaktywniłem. Dobra, wjeżdżam, rozjeżdżam. Dzień dobry. Dawać sztandary i byle który niech mnie dobije. Oczywiście jeszcze muszą pogadać. Musi być krótki przerywnik na reklamę. Oczywiście. No i dawaj. Byle nie czerwony. Ty, ja nie miałem ostatniej szansy. Znowu mnie czerwony zabił. Ale kuźwa nie far. Znowu mamy krakhorna. I kuźwa, miał być fioletowy, a jest czerwony. Dlaczego? Bo ja jestem jedna, a was jest wielu. Trzeba skrzyć jak ta baba z TikToka. No dobra, no patrzymy, Crackhorn, tak? O Jezu, pominąłem go. Co ty się zamieniłeś? Crackhorn konował. Ognisty zabójca rzeź. Spoko i masz staty oczywiście standardowo. 3, 1, 5, 2. I znowu jest zaawansowana klasa zabójca i bystrzak, nie? I potrójny cios. Toś w tym odcinku to pełno ich ma tą cechę. No nic, no. Miał być fioletowy, idziemy po fioletowego, no i przecież nie odpuszczę, no. Dwie czerwienie w dodatku były, że tak powiem, do odcinka. Taki bonusik. Halo, halo, gdzie tu w mordę walo? Patrzcie, przyjadę tym wąwozem i się zapewne za mną zrespi. Tak, mówiłem. Ha! Miałem rację, nie? Że przejadę tym tylko wąwozem i on się zrespi za mną. Dobra, ty lecisz do piochu.
Czy jest jakiś grubełek tutaj, drodzy państwo? Dobra, czerwony lecisz na start, żebyś nam nie przeszkadzał. A wy chłopaki bijcie. Jest was pełno. Patrzcie ile tu jest fioletu. Nie wierzę, jakiś poboczny ork tu jeszcze przyszedł i we mnie ładuje. Ten będzie we mnie rzucał jednym fioletowym. No uderzcie mnie. Żeby tamci tylko we mnie nie walnęli. Stary, dajesz, którykolwiek z was. Ten znowu będzie tymi rzucał. Trzeba to inaczej rozwiązać. Zamrożenie. Czy zwał? Kurwa, tylko sztandar. Jeśli ktoś mnie zdecyduje uderzyć, tak będziecie stali. Nie, nawet nie ma opcji na jeszcze jednego czerwonego. Nie ma opcji. Dobra, oni oczywiście musieli zacząć. Nie wierzę, jeden wpadł w ognisko. No zaatakujcie mnie, no. Oni się duplikują wręcz. Ale nie chcą atakować. Poszedł mnie stąd z tą dzidą. No nie wierzę. Jak mnie znowu jakaś pała losowa zabije, to będzie hit. No, raz, dwa, trzy. Gonisz ty. Który z was? Czemu tam zwykłe pionasy dostały agro? A fioletowi nie dostali. Dobra. No i nie wierzę. Dobił mnie jakiś typ. Aha. Ale to będzie ciężko. Jeszcze jednego zrobić. Aha. Hogli gludziożer. Mam nadzieję, że chociaż masz fajne staty, stary, bo... Chciałbym, żebyś, nie wiem, stał się chociaż heroiczny po tym, że mnie zabiłeś. Ja zyskam tylko nowy poziom. Oczywiście, no, Arbenuk standardowo już ma maksymalny level. O, jeden z nich padł z piolecików. No i proszę bardzo, szósteczka padła. No, trudno. Tak to też bywa. Ja pierdzielę, zabił mnie ork 1-1-4, nie? Czy teraz, bogowie, Valarowie, dajcie mi, kuźwa, możliwość zrobienia jeszcze jednego fioletowego? Na Teutatesa! Że tak powiem. Jeszcze jeden fiolet. Gdzieś tam chłopaki majaczą na horyzoncie. Są! Świetnie. Ty leżeć? No nie wierzę. No dawaj go w dupę. No i świetnie. I jedziesz. Jeden z drugim. Dawaj ten sztandar. Niech się rozkręcą. Proszę, nie mów nic już do mnie w tym odcinku. Aaaa! Świetnie. Powiedz, że uderzył fioletowy. Jest! Mamy go! Tak! Pan Irokes! Zwany też Pugiem. Pug. 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 Puguś. Pugulek. Heroiczne! Na koniec! Świetnie! Kuźba, powiedz, że to nie jest tropiciel. Powiedz, że nie jest tropicielem. Władca bestii ma szansę, że nie jest tropicielem. Jak jest władcą bestii, może nie być tropicielem, może być dziczy po prostu. Ile to jest fioletu? Patrzcie to. Świetnie. 5-1-5-4. Wow! No to, szczerze, ostatni jest warty tego, żeby za nim latać. I jeszcze wezwanie Graugrama. Pęk! Świetnie, moi drodzy. Ja kończę ten odcinek. Jeżeli się podobało, standardowo like, komentarz, subskrypcja. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć, na razie. Pą, pi, pą!